Jeśli ktoś myśli, żeby zostać jakimś technologicznym youtuberem, że to jest fajne i przyjemne, niech przemyśli, czy warto. Dzień dobry. Zbliża się niedziela, znaczy właściwie środa, no ale do niedzieli już niedaleko i szukaliśmy tematu na film. No i ostatnio na naszym kanale rozgrzewa temat Android Auto. Was rozgrzewa temat Android Auto. No to pomyślałem sobie, że coś o nim jeszcze opowiemy więcej. Jeżeli chodzi o ten samochód, to jest Audi Q5. Mam tu zainstalowany specjalny moduł, który umożliwia mi wyświetlanie Android Auto na tym wyświetlaczu, ale niekoniecznie tą drogą, ponieważ nie wszyscy może taki wyświetlacz, taki czy inny w samochodzie mają i nie zawsze jest się do czego podpiąć. I dzisiaj będą dwa rozwiązania, jak sobie w samochodzie takie Android Auto zafundować. Niech Was nie zrazi ta kabloteka, ona jest tu do czego innego. Jeżeli chodzi o moduł, który wbudowałem sobie, zamontowałem do samochodu, wygląda to tak, że podłączamy się przewodowo do telefonu i teraz włączymy może stacyjkę. W przypadku Audi trzeba nacisnąć i przytrzymać funkcję media. To jest informacja dla zewnętrznego modułu, że ma się włączyć, ma przekazać obraz na monitor. Mamy tu wiele dobroci, że tak powiem. Od Android Auto, jeżeli ktoś ma iPhone'a, to jest CarPlay. Jest też możliwość MirrorLinku, czyli przesyłania obrazu z telefonu na ten wyświetlacz, ale my się skupimy na Android Auto. No i proszę. Mamy Android Auto, na dzień dobry nam się ładuje mapa z Google Maps. Obsługiwane to wszystko jest za pomocą fabrycznych tu klawiszy i pokręteł na dole. Jest to dosyć wygodne, aczkolwiek trzeba się do tego przyzwyczaić. Na pewno byłoby fajnie, gdyby można było to tutaj palcem dotykowo zrobić, aczkolwiek trzeba za każdym razem przejść ten ekran. Ja mam ekran cały czas czysty, a obsługuję to sobie właśnie tymi klawiszami. W menu głównym macie wszystkie dostępne aplikacje, które są z Android Auto kompatybilne. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie aplikacje są kompatybilne, to wystarczy wejść w Android Auto na telefonie. Ach, ten kontrast jest podłączony. No dobra, to rozłączymy na chwilę. Pokażę Wam, jak sprawdzić, które aplikacje mogą działać. I tu na telefonie możemy sobie sprawdzić aplikacje na Android Auto. I bardzo proszę, pokategoryzowane aplikacje, nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale myślę, że to co potrzebne, to co dla kierowcy przydatne to jest, czyli do odtwarzania muzyki, do odtwarzania e-booków, podcastów, jakieś wiadomości, mapy, Waze nawet, czyli taka konkurencja dla Janosika, też tu się znajdzie i można z tego korzystać. Mankament taki, że przy podłączaniu, zobaczcie, tego Android Auto, trzeba tu wykonywać pewne ruchy oburącz niejako, ponieważ ten kabel jest tu wciskany. Mamy na to rozwiązanie. Kabel z końcówką taką magnetyczną, zaraz Wam pokażę w drugim urządzeniu, jak to wygląda, jak można z tego skorzystać. Ale tak jak powiedziałem, nie każdy ma możliwość podpięcia zewnętrznego modułu pod taki monitor, bo po prostu nie ma tak monitora w samochodzie. Poza tym koszty, właśnie, może jeszcze o tym warto dwa słowa. Taki moduł z Android Auto kosztuje 2300 zł, do tego koszt montażu, no to wiadomo, pojęcie względne, czy to jest drogo, czy to nie jest drogo. Natomiast alternatywa, radio marki Alpine ILX702. No, ono nie jest tutaj zamontowane, jest po prostu tylko połączone na kokpicie i podłączone zasilanie. Z funkcją Android Auto, z funkcją CarPlay, z tunerem oczywiście FM, z zestawem głośnomówiącym po Bluetoothie. Momencik. A. Zobaczcie, przy pierwszym uruchomieniu możemy sobie wybrać język i nie zabrakło języka polskiego. Brawo dla Alpiny. No i już. I teraz obiecałem, że pokażę, jak wykorzystać taki przewód magnetyczny.
wystarczy do telefonu włożyć taką końcóweczkę, no i ona tu już musi sobie siedzieć i wyposażyć się w taki kabel, który się w ten sposób podpina. Mamy od razu ładowanie, od razu jest podpięcie do radia, jeżeli chodzi o Android Auto. Naprawdę to jest mega wygodne. Nie wiem, czy sobie czegoś takiego nie zaimplementuję na stałe w samochodzie, tak żeby to było jakoś tu, w ten sposób. No i voilà. Możemy ucisnąć menu. No tu mamy do wyboru źródła z samego radia. Natomiast nie na tym chciałem się dzisiaj skupić, tylko właśnie na funkcjonalności Android Auto. Zobaczcie, dokładnie to samo, co było przed chwileczką tu, mamy na tej Alpince. Możemy skorzystać na przykład z radia internetowego, jeżeli ktoś woli radio internetowe od radia takiego typowego FM, to nie ma najmniejszego problemu. Już gra RMF. Nie, dobra, RMF mi nic nie płacił, więc nie będzie reklamy. Bądź możecie sobie dowolne inne ulubione radyjka zaprogramować i z nich skorzystać. Możecie oczywiście odpalić sobie, nie wiem, Spotify'a, jeżeli używacie. Czy jeżeli ktoś woli po prostu YouTube Music, bardzo proszę również. Można, w internecie jest trochę też informacji, jak przesyłać w ogóle YouTube'a poprzez Android Auto, ale no niestety wszystkie te informacje, które ja, do których ja dotarłem, wymagają zrutowania telefonu, no więc nie szedłem w tą stronę, nie rutowałem swojego telefonu, ale gdyby ktoś się uparł, to, no to da się to zrobić, są na to dowody w internecie, no co tu dużo mówić. To, co mi się podoba jeszcze w rozwiązaniach tego typu, bo zobaczcie, ja na przykład nie mogę korzystać jednocześnie z Android Auto i na przykład nawigacji na Google Mapsach i słuchać radia FM. Tutaj można to zrobić. Można włączyć sobie radio FM. Jakaś tam stacja. Uruchamiamy Android Auto. Mapy. I gra nam FM i mapy, z map możemy korzystać. To, co mi się podoba w Android Auto, to możliwość obsługi głosem. To jest naprawdę mega wygodne. Można powiedzieć, gdzie ma zadzwonić, można powiedzieć, gdzie ma wytyczyć trasę. Do niedawna nawet działały takie funkcje jak dyktowanie SMS-a czy zapytanie o pogodę. Nie wiedzieć, czemu Google ograniczył pewne funkcjonalności obsługi głosowej, no ale te podstawowe do tej pory działają. No i zobaczcie, możemy na przykład na dwa sposoby, albo naciskając tutaj ikonkę w rogu ekranu, bądź też wypowiadając OK Google. Zadzwoń do Hadron. Dzwonię do Hadron służbowy. No i już jest połączenie nawiązywane. Witamy w sklepie Hadron, aby połączyć się z serwisem. Okej, nie będziemy się łączyć z serwisem. Możemy też wytyczyć trasę. Znajdź Hadron. Wyświetlam wyniki dla zapytania Znajdź Hadron. No i możemy wyznaczyć sobie trasę. Akurat stoimy pod firmą, więc ta trasa nie jest zbyt imponująca, ale jest. Słuchajcie, warto mieć na uwadze tą Alpinkę. Jest to markowe, porządnie wykonane radio. W tej chwili będzie obniżona jego cena o całe 200 zł. W tej chwili kosztuje 2499 zł. Oczywiście nie jest to cena jakichś tanich chińskich radyjek, ale uwierzcie mi, naprawdę tu się czuje, za co się płaci. To radio swoje waży. Jest naprawdę bardzo porządnie wykonane. Myślę, że temat Android Auto na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy. Na pewno jeszcze filmy o nim się pojawią. Tymczasem to wszystko. Zapraszam też do sklepu sklephadron.pl. Tam znajdziecie te i inne sprzęty z naszej oferty. A tymczasem to wszystko. Do następnego filmu. Cześć. I stała się jasność. Fiat Lux. I teraz jest wszystko jasne.